Cześć, to Janek Jarząbek z LTT. Aktualnie dysponujemy najnowszą wersją oprogramowania GranTema 3 on PC w wersji 1.1. Dzisiaj zobaczycie kolejne możliwości egzekutorów. Nową pulę exec config, dodawanie nowych konfiguracji dla egzekutorów, edycję konfiguracji egzekutorów, funkcję recast dla konfiguracji egzekutorów. W systemie GranTema 3 mamy nową pulę exec config. Ja, może najpierw ją. Wykasuję i jeszcze raz ją dodamy. Klikam w pustym miejscu na ekranie i z zakładki PULSE dodaję EXEC CONFIG. Pula ta umożliwia mi zapisywać różne konfiguracje ułożenia oraz funkcji dla moich egzekutorów. Spróbujmy teraz edytować dany egzekutor, nie mając widoku Komórek, na których widać zawartość, możemy użyć komendy assign. Mogę przejść do widoku z przyciskami, wybrać assign, następnie egzekutor, który chcę edytować. Na górnym pasku widzimy tutaj, której konfiguracji aktualnie używam. Jest to konfiguracja default. Mogę oczywiście rozszerzać moje egzekutory w górę. Tutaj, w tym przypadku, do przycisku z suwakiem dodam jeszcze przycisk z encoderem, oraz mogę dodać kolejny przycisk z encoderem. Jeżeli zdecydowałbym, że nie chcę jednak tego przycisku i tego encodera, nie wciskam tutaj jeszcze raz, tylko klikam tutaj poniżej. Wtedy ta konfiguracja, można powiedzieć, zmieni swoją wysokość. Ale wracamy do, do tego układu i mogę rozwinąć listę moich konfiguracji i zaznaczyć, że chcę dodać nową konfigurację. I teraz na przykład dla dolnego przycisku pod suwakiem chcę ustawić funkcję flash. Tutaj na przykład learn. Dla przekręcenia enkodera w prawo go plus, czyli pamięć do przodu, w lewo go minus. Górny przycisk na przykład ustawić jako OFF oraz dla przekręcenia w prawo GO plus bez czasu wejścia i w lewo GO minus bez czasu wejścia. System zaznaczył wszystkie pola, które zmieniliśmy, w zasadzie wyróżnił je jasno-niebieską linią. Oznacza to, że przyciski te, a w zasadzie ich funkcje, nie są oryginalną częścią konfiguracji, której używamy. Musimy po prostu zapisać tą konfigurację. Mogę kliknąć tutaj w prawym górnym rogu Save. Jasno niebieskie linie zniknęły i nasza konfiguracja jest już zapisana. Czyli egzekutor 201 używa w tej chwili drugiej konfiguracji. Mogę oczywiście nazwać moją konfigurację. Na przykład my config. I zaznaczyć powiedzmy żółtym kolorem. Teraz mogę zaznaczyć moją konfigurację. Będzie to domyślna konfiguracja, której będę używał przy zapisie kolejnych sekwencji. Czyli jeżeli teraz chciałbym zapisać kolejną sekwencję, użyję tutaj szybkiego przycisku Store, to już kolejna pamięć jest zapisana. Z moją konfiguracją, którą utworzyłem. Selektuję, klikając po prostu raz na daną konfigurację. Mogę tą konfigurację przyporządkowywać również do wcześniej utworzonych pamięci, sekwencji, poprzez komendę assign. Czyli mogę przełączyć się na fizyczne przyciski, kliknąć assign, moją konfigurację i wskazać egzekutor, pod którym chcę ją wykorzystać. Widzimy już, że konfiguracja została przypisana do tego egzekutora. To samo mogę powtórzyć dla kolejnych konfiguracji. Mogę też oczywiście użyć gestu swipe assign i wybrać egzekutor. Aby edytować moją konfigurację, mogę oczywiście wrócić do edycję egzekutora, wybieram assign egzekutor na przykład funkcję flash chcemy zmienić na select system od razu zaznaczył tutaj jasno niebieską linię, ponieważ select nie jest oryginalnym elementem konfiguracji myconfig, mogę to jednak oczywiście pozostawić mogę też zapisać Zapisałem moją konfigurację, jednak widać, że nie dopisała się ona do pamięci, gdzie wcześniej używałem tej konfiguracji. Aby to zrobić, możemy użyć funkcji recast dla execconfig, którą znajdziemy w edycji naszych konfiguracji. Aby wejść w edycję naszej konfiguracji, mogę oczywiście użyć gestu swipe y i wybrać opcję edit. W polu edycji mam... Widoczną oczywiście nazwę, mogę ją z tego poziomu również zmienić. Widzę szerokość, wysokość mojego ustawienia, mogę dodać kolor oraz symbol graficzny. Aby przyporządkować moją nową konfigurację do wcześniej użytych egzekutorów, mogę użyć funkcji Recast. Zauważcie, że gdy ją kliknę, we wszystkich egzekutorach dolna funkcja Flash zmieni się na Select. W ten sposób mogę zmieniać moją konfigurację globalnie do wszystkich zapisanych wcześniej egzekutorów. W polu edycji mamy również opcję List References. Jeżeli kliknę List References, otworzę nowe okno, w którym będę widział, do których egzekutorów wykorzystałem moją konfigurację oraz dodatkowe elementy, które w niej się znajdują, czyli w tym przypadku mój. Opis graficzny, czyli scribble numer 32. W kolejnych odcinkach nowe funkcje systemu Grantema 3. Zapraszam.